dobry. Nagrywam do Was z Birminghama, które jest schizofreniczne, bo jest brzydkie, a za drugim murem ładne. Tak wygląda miasto pogrążające się dosłownie w chaosie coraz bardziej, ale to nie związane z pandemią koronawirusową. Jestem bez pieska, idę do mamy na podwieczorek, czyli na angielską herbatę, zbliża się 17. No my już tacy Anglicy jesteśmy, kurwa, że po prostu musimy. Nie, no to wiecie, angielskie tea, ludzie myślą, że tea to jest tylko określenie herbaty, ale to jest określenie na porę, na posiłek w ciągu, czyli na nasz podwieczorek. To nie jest tylko, że podaje się herbatę, oprócz herbaty podaje się też jakiś sok, albo ktoś może na przykład mleczko na ciepło chcić albo coś, ale generalnie do tego podaje się ciastka i kanapki. Drobne kanapki, jakieś sandwicze z, nie wiem, z jakąś pastą jajeczną, albo z szynką, albo z serem. Do tego właśnie jakieś ciastka, coś na słodkie, jakieś bezy, biszkopty, chuj wie co, chuje moje dzikie węże. Uwielbiam, chuje moje dzikie węże. I tak to wygląda. Idziemy właśnie dolinką, o której Wam mówiłem ostatnio, że to jest, centralnie to jest dolina, to jest na samym dnie pomiędzy wzgórzem Cape Hill, które jest tam, i moim wzgórzem, które nie ma nazwy, które jest tam. Tak to wygląda. Panie się dziwnie lipi. Znaczy tu się lipią ludzie, jak ktoś chodzi z kamerą, zwłaszcza po osiedlach, bo raz zostałem zaczepiony przez gościa. No taki facet, który mnie zna, dlatego mnie znał. Mówi, czemu ty to filmujesz? Ja mówię, bo pokazuję ludziom na YouTubie. Pokazałem mu kanał, mówi, a spoko. Mówi, wiesz, tylko uważaj. Ja mówię, ale na co? A on mówi, a na to, że bo tu złodzieje czasem filmują, jakie są, idą sobie z komórką i filmują, kto, jakie samochody stoją pod domami, numery domów od razu mają nagrane. Ja nie jestem taki, powiedziałem panu, ja nie jestem taki. Prawda jest taka, kochani, przejdziecie się ze mną trochę, co? Częsie? Jak częsie, to częsie. To trudno, to musicie sobie stabilizator na telewizor albo na laptopa założyć. Bo ja nie mam stabilizatora w ręce. Przepraszam. No, jak w tytule? Ustawka goni ustawkę. Przy czym nie będę gadał. Aha, bo miałem Wam tylko do kojaki ładne jabłka tu rosną. Miałem Wam opowiadać o tym. No, miasto Birminghama pogrąża się w chaosie właśnie takim. Służby miejskie nie wydalają. Coraz mniej policjantów jest na etatach. Ludzie generalnie... Ludzie generalnie... Przestałem coraz bardziej dbać o to, co się dzieje tutaj, w sensie w okolicy, wokół siebie. Kiedyś zwracali uwagę, teraz coraz więcej ludzi jest rozpuszczonych na takiej zasadzie, że jak ktoś jedzie, jebnie reklamówkę ze śmieciami przez okno z samochodu gdzieś na pobocze. Najczęściej to są jakieś siatki z McDonalda. Ktoś sobie na przykład kupi jedzenie w McDonaldzie, zje i wypierdoli to, albo zostawi to na krawężniku w miejscu, gdzie stał i jadł. No, to jest chujowym chamstwem, no ale co zrobicie? Nic nie zrobicie. Znaczy, można ich pobić, ale wiecie, na etacie w Birminghamie, w tej chwili brakuje około 700 policjantów. No, trochę się poprawiło, bo na wiosnę było 850, tak podawali. Teraz im zeszło, bo zaczęli wręcz na siłę zatrudniać policję. Tylko żeby, kurwa, wiecie, policja brytyjska słynie ze swojej uprzejmości, zdolności komunikacyjnych i tego typu rzeczy i wysokiego profesjonalizmu, tylko żeby coś nie skończyło tak w Polsce, gdzie braki kadrowe doprowadziły do tego, że policja to jest w sporej większości banda gówniarzy, którzy gdyby nie mundur, na czym się nie różnią od tych, których zatrzymują. Szczególnie w sposobie wypowiadania się i komunikacji. No takie rzeczy, kochanie. Słuchajcie, zapaliłem się trzeciego papierosa już. Postanowiłem w ramach rzucania mojego palenia, że nie będę palił. Dobra, wsadzę Was już do kieszeni. Że nie będę palił na... Od teraz możecie mnie nie oglądać. Możecie się zająć sprzątaniem, gotowaniem, myciem dzieci, co tam robicie, bo będziecie już w kieszeni do końca. W ramach rzucania palenia postanowiłem, że będę sobie palił tylko na dworze, tylko na zewnątrz, nie będę palił, już nie palę w domu. I maksymalnie rzadko. Więc mówię, jest godzina prawie 17, to jest mój trzeci papieros, wstałem go o godzinie... No dzisiaj wstałem późno, naprawdę późno, bo o 7 rano wstałem dzisiaj. Jak zwykle wstaję o 6 lub przed, no to dzisiaj 7 godzina później. To ale tak, żeśmy sobie z Hiltonem postanowili, że śpimy. Śpimy. No. A co do policji i jak w tytule, ustawka goni ustawkę. Wiecie, postanowiłem nagrać
w związku z tym, że w ostatnich szczególnie tygodniach jest ogromny wysyp tych filmików dotyczących różnego rodzaju agresywnych zachowań, pobić pasażerów przez kierowców w autobusach, pobić pasażerów przez pasażerów, pobić kierowców przez pasażerów, różnych kłótni w rejestratorniach szpitalnych, różnych awantur z policją, z personelem medycznym, z nauczycielami, różnego rodzaju pokazówki zatrzymań księży, pokazówki zatrzymań polityków, to już wiemy, no ale to akurat jak gdyby chyba nie związane z koronawirusem. Natomiast te wcześniejsze wymienione wszystkie przeze mnie, to jest generalnie nakręcanie, moim zdaniem. Słynę z tego, że ja na początku wypowiedzi stawiam już tezę i mówię argumenty, w przeciwieństwie do niektórych youtuberów, którzy najpierw gadają nieskończoną ilość czasu, żeby powiedzieć jakąś tezę. No więc ja już z góry składam tezę, że chodzi o pogłębianie skłócania społecznego, pogłębianie tego pogłębianie społecznych podziałów generalnie, tak, o to chodzi, o to mi chodziło. I też wykorzystywanie do tego, jak gdyby napuszczanie na siebie obywateli i obywateli napuszczanie na zawody tak zwanego zaufania publicznego, którymi dotąd były takie zawody jak nauczyciel, ksiądz, lekarz, policjant, wojskowy. To są takie grupy zawodowe, które były zawsze uznawane za grupy zaufania społecznego. Czyli, że to są ludzie jakby z autorytetem tego, że no oni są prawi, oni są sprawiedliwi, oni są społecznie autorytarni w ten sposób, że nie są autorytarni, tylko że są autorytetami społecznymi. Teraz już coraz mniej lekarzy stawia się w bardzo złym świetle. Ratowników medycznych też. Ja nie będę teraz analizował, czy to jest słuszne, czy nie, okej? Okay? Sami sobie to możemy zanalizować w kolejnych odcinkach. Najpierw omówię moją tezę. Podobnie jest z policją. Ja mam coraz silniejsze wrażenie, patrząc na te filmiki wszystkie, zwłaszcza z zatrzymań policyjnych, że to są ustawki. Ustawki nawet prawdopodobnie robione celowo po to, żeby zniszczyć wizerunek policji. Po to, żeby też pokazać z drugiej strony, że społeczeństwo jest prymitywne i patologiczne, bo z reguły w tych ustawkach biorą udział ludzie, którzy operują niewybrednym językiem, nie najlepiej wyglądają. Jakoś tak, gdzie mój brat dziś zwrócił na to uwagę, powiedział do mnie, zwróciłeś uwagę, że na tych filmikach z zatrzymań policyjnych zazwyczaj jest coś takiego, że... Dzień dobry. Zazwyczaj jest coś takiego, że osoba to jest taki wizerunek patusa, klnąca, nie do końca umiejąca się wysłowić, osoba no, ubrana w specyficzny sposób dla pewnej grupy społecznej i tak dalej, i tak dalej. I jedna, jeszcze jedną rzecz mi zwróci uwagę. Zwróciłeś uwagę, że prawie nigdy w tych filmikach z brutalnych zatrzymań policyjnych nie ma osób kulturalnych, czy osób, które wyglądałyby na osoby, powiedzmy, no, źle to brzmi, ale z klasy wyższej, czyli jacyś intelektualiści, naukowcy, przedsiębiorcy. Owszem, tam były filmiki z zatrzymań właścicieli restauratorów, ale też leciały kurwy, chuje i tak dalej. Zresztą, no umówmy się, właściciele restauracji też nie mają społecznie najlepszej opinii, bo z reguły mówi się o nich, że to są tacy bufetowi, nie? Tam jakiś wielki tłum wchodzi do domu, zaraz tam wejdę, ale powiem wam tak, że jest, no bo widzę drzwi domu, w którym mieszkam, a właśnie widziałem, że 4 osoby do środka wchodziły, jakieś zebranie mają, czy coś, nie wiem, aha, bo na herbatę przyszli. Zwrócił mi mój brat uwagę na jedną rzecz, że te filmiki są kręcone w taki sposób, że nigdy nie widać, prawie nigdy nie widać początku akcji, początku konfliktu, nie widać od czego się zaczęło, co było powodem. Zawsze widać już tylko ten moment, kiedy jest właśnie brutalne kładzenie na ziemię, psikanie gazem, krzyki, wrzaski, a wzywanie Boga, drugiej policji, ewentualnie karetki. I tak to wygląda. To zatrzymanie spektakularne księdza, które się wczoraj odbyło, też... ja nie chcę powiedzieć, że to jest ustawka, ale ja takie przeczucie jakoś dziwnie mam, że to jest ustawka, że to jest pokazane... Słuchajcie, jakie to emocje wzbudziło w społeczeństwie? Nawet wśród ludzi, którzy nie są wierzący czy praktykującymi religijnie katolikami, wzbudziło to skojarzenia z zachowaniem gestapo w czasie okupacji.
Bo takie, tylko takie opinie widziałem pod tymi filmikami. Naprawdę, można by, ja nawet widziałem do mojego kumpla, tak pisze, mówię, ty, przecież ty jesteś ateistą i walczysz z Kościołem, mówi, ale kurwa, mówi, dla mojej matki, dla mojego ojca ksiądz i Kościół jest bardzo ważną rzeczą. I mnie to generalnie oburzyło, bo to jest polska tradycja. No i tak ludzie myślą generalnie. Nie oburzyło was to? Jak ktoś jest na sali, który jeden z moich widzów napisał dziś do mnie, że bardzo dobrze, że księża, którzy się nie podporządkowują dyscyplinie, są traktowani jak obywatele. Nie chciał podać danych, to go załadowali na komisariat. Racja, owszem, ale to wzbudza emocje. Pokazanie tego było moim zdaniem obliczone na wywołanie właśnie takiej reakcji społecznej. Ja jestem w tej chwili już na 100% przekonany, że właściwie 90% treści, które są publikowane w przestrzeni publicznej, są obliczone na pogłębianie eskalacji społecznych i na to, żeby uzyskać określone efekty w postaci zachowań. Tylko nie dajcie się zwieść, bo księża są w tej chwili, i to dziwnie się to aresztowanie odbyło akurat wczoraj, kiedy była rocznica zamordowania księdza Popiełuszki. Nie zastanowiło was to, bo ja od razu fakty połączyłem. Nazwijcie mnie szaleńcem, ale wiecie, że ja lubię teorie spiskowe i siedzę w nich głęboko, i to może to być jedna z nich, ale akurat dziwnym trafem w dniu, w którym była rocznica śmierci Popiełuszki. Ciekawe. No, natomiast... Czekajcie, czy ja... No, dobrze, idę. Zgłębiając to jeszcze bardziej, powiem wam inaczej. Nauczyciele. Wysyp filmów pokazujących rodziców kłócących się o maseczki dzieci, rodziców kłócących się z nauczycielami o różne inne bzdety. Jest wysyp filmików mówiących o, pokazujących, jak nauczyciele są bezczelni, albo są niedoedukowani, albo są głupi. Kolejne, to samo z lekarzami i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam tylko tyle, na sam koniec. Może nawet zrobię drugi odcinek o tym, bo chcę, już jestem głodny i muszę iść na ten podwieczorek. Że nie dajcie się zwieść chociażby temu, że teraz pokazują, że księża są biedni i bici, bo z tego, co ja wiem, a mam swoje źródła informacji, to akurat księża, mówię nie tyle sami księża jako ludzie, ale kler w Polsce, episkopat, bardzo wspiera rząd w tych działaniach, no nazwijmy je, totalitarnych. Im też to jest na rękę. Dlatego, że lud, który zostanie przestraszony i zamordyzowany przez totalitarną władzę, ucieknie z powrotem w części do kościołów. Chciałbym tylko przypomnieć taki ciekawy statystycznie fakt, że w czasie panowania komunistów w Polsce przez 40 lat wybudowano więcej kościołów niż przez całą historię wcześniejszą Polski. To sobie możecie tylko wyobrazić. Ludzie po prostu uciekali do religii, do Boga, do kościołów. To jest ciekawe, nie? Komunizm był bardzo ateistyczny, zwalczał kościół, a jednak kościołów w czasie ich panowania powstało najwięcej w historii Rzeczypospolitej Polski. Taka ciekawostka na koniec od Jakubowskiego. A zapraszam do dyskusji w komentarzach pod spodem albo na mojej grupie Jakubowski facebookowej, Jakubowski76 gadam, bo lubię. Linka znajdziecie zaraz w opisie pod filmem. Tam też się ciekawe dyskusje, zawsze ciekawe dyskusje odbywają. I pamiętajcie, ustawka goni ustawkę, bo tak na koniec. Pamiętacie, całkiem niedawno wyszła ta ustawka jednego z aktorów, który ze szpitala w Elblągu nagrywał taki umierający na koronawirusa, ledwo oddychający. Okazało się, że jest to wynajęty aktor z jakiegoś teatru, który zresztą wcześniej grał w jakichś innych ustawkach. Pamiętacie na samym początku pandemii Anię Skrotoszyna? Pamiętacie? Ja robiłem nawet o niej film, bo mi coś od początku nie śmierdziało, że ona tak siedzi w tej izolacji i napierdala bardzo ładną polszczyzną z perfekcyjną dykcją, bez pomyłek językowych i przekręceń, napierdala o koronawirusie. Pani Ania z Krotoszyna też się okazała aktorką. Z Wrocławia, nie z Krotoszyna. Aktorzy pandemiczni, aktorzy katastroficzni, to są wszystko aktorzy systemowi. Oni są wynajmowani, wynajdowani w teatrach. Oni nie są znani z twarzy, z telewizji, ani nawet z głosu z radia, i dlatego wydaje się, że są zwykłymi ludźmi. A bardzo często nie są zwykłymi ludźmi, tylko odgrywają rolę, którą mi ktoś napisał. Życzę wam udanego popołudnia. Wchodzę na herbatę. Do zobaczenia. Pozdrawiam was serdecznie, kochani. Dziękuję za uwagę. Pa, pa.